Cześć, dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Opowieści różnej treści. Z tej strony Ola, ale to już pewnie wiecie i nagrywam ten podcast. Dzisiaj słuchajcie 12 godzin po koncercie Harego Stylesa. Bardzo było to nieprzemyślane z mojej strony, bo niestety trochę nie domaga mi głos, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy, ponieważ dzisiaj mam tutaj w studiu gościnie Julię Zalewską. Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Polecam się na przyszłość. Kto wie, może tak dobrze będzie nam szło, że to dopiero początek naszej wspólnej podcastowej przygody. Zaprosiłam Julkę do mojego podcastu, ponieważ Julka już miała debiut swój podcastowy, także no niestety tutaj nie będzie ten pierwszy raz ze mną, ale bardzo mi się podobał twój poprzedni podcast, w którym byłaś gościnią i pomyślałam sobie, że chyba jesteś taką osobą, którą po prostu chciałabym zaprosić i z którą chciałabym porozmawiać na życiowe tematy. Bardzo mi miło i zdecydowanie cieszę się, że mam okazję wystąpić, dlatego że ja ogólnie bardzo lubię mówić, lubię, <lubię rozmawiać, a szczególnie na życiowe tematy i gdy zaproponowałaś mi właśnie rozmowę, szczególnie właśnie w tym temacie, który mi zaproponowałaś, no to, <lubię <lubię to byłam w niebo wzięta wręcz, można powiedzieć. Okej, okay, to może tak nawiążmy do tej rozmowy, o czym bym tutaj chciała z Tobą porozmawiać, bo ja odkąd obserwuję Julię, a obserwuję już. Ho, ho, ho. Myślę, że tak naprawdę od początku twojej działalności, więc jakieś 7 lat, mniej więcej. Także jesteśmy już jak stare dobre małżeństwo poniekąd. Dokładnie, ja OLE też znam jeszcze za czasów nagrywania tych pierwszych odcinków w domu booków. To jest dla mnie po prostu coś niesamowitego, że możemy się spotkać dzisiaj, dzisiaj tutaj tak. razem i, i tworzyć coś na takim naprawdę dobrym poziomie, wysokim, prawda? Profesjonalnym. Tak. Julia, powiedz mi, ja wiem, że ty miałaś taki um, okres, moment w swoim życiu, kiedy miałaś trochę nie do końca taką zdrową relację z mediami społecznościowymi i chciałam ciebie zapytać, czy... A jeśli tak, to jak wpłynęło to na relacje w Twoim życiu? E, jeśli chodzi o media społecznościowe, to jest naprawdę e, taki szeroki temat, dlatego że to już trwa no, dobre kilka lat, tak naprawdę. Więc m, tych etapów było wiele e, i, i ta relacja wyglądała naprawdę różnie. Swego czasu, kiedy miałam też, myślę, że najbardziej wpływały na to, m, Moje relacje z samą sobą, prawda? Bo to też ewoluowało na początku mm, mam wrażenie, że nie do końca lubiłam samą siebie i tak miałam takie poczucie, że, że może nie jestem do końca wystarczająca, gdzieś tam um, były obecne w moim życiu jakieś kompleksy, i to też wpływało na to, jak wyglądała moja twórczość. Czasami kreowałam się nie do końca na tą osobę, którą byłam, i to też było widoczne. Ja też z perspektywy czasu to widzę, jak bardzo zmieniła się moja osoba właśnie. W mediach. I mam wrażenie, że dotarłam do takiego momentu, w którym już mogę powiedzieć, że. To, co tworzy, jest po prostu w zgodzie ze mną, że czuje się dobrze z tym, w jaki sposób przekazuje treści i, i, i przede wszystkim jakie wartości też przekazuje w, w mediach, no bo to myślę, że ma bardzo duże znaczenie. A jeśli chodzi o relacje z ludźmi, to też to związki, związki myślę, że to też ma tutaj duże odniesienie, dlatego że kiedy byłam właśnie w takiej trochę toksycznej relacji, to moja działalność w internecie również troszeczkę podupadła. Miałam wrażenie, że wówczas nie chciało mi się robić tyle, ile, ile mogłam, nie chciałam mi się realizować siebie, odkładałam to na drugi plan, ponieważ całe swoje. Całą swoją energię, takie moce przerobowe ym, i, i czas poświęcałam na budowanie tej relacji i przede wszystkim ratowanie jej. To jest właśnie to słowo klucz, że ym, zatraciłam się w, w, w moim związku na tyle, yy, w byłym związku na szczęście, yy, że, yy, że gdzieś tam straciłam motywację i chęci do tego, by rozwijać to, co uważam, że było we mnie yy, takie. Dosyć ważne, co stanowiło dla mnie, mimo wszystko, dużą wartość, ponieważ no, od 15 roku życia gdzieś tam ten internet w mniejszym lub większym stopniu był obecny w moim życiu. Także to, to na pewno odbiło się na mnie mocno, i dopiero kiedy wyszłam i dojrzałam emocjonalnie na tyle, aby, aby zakończyć tę relację, to mam wrażenie, że moja działalność internetowa tak naprawdę mocno się rozwinęła i gdzieś tam. Postawiłam w tym wszystkim na swój rozwój. A jak wyglądał taki moment, w którym zdałaś sobie sprawę, że coś tu jest nie tak i ja zatracam się tutaj w relacji, tutaj nie do końca robię to, co chcę w mediach społecznościowych? Czy w ogóle był taki moment? To był ym, proces, dlatego że bliscy mówili mi, że coś, coś jest nie tak, że ym, zmieniłam się, że. Yy, nie poświęcam czasu w ogóle na, na, na realizowanie siebie, tylko i wyłącznie tak naprawdę zatracam się w, w, tej druge, w tej drugiej osobie. I ja tego nie widziałam. Ja uważałam, że to jest tylko takie gadanie, że, że oni tak naprawdę mnie nie znają, że każda wymówka tak naprawdę była dobra. Żeby odbić tę piłeczkę i żeby powiedzieć, że tak naprawdę wszystko jest w porządku. I w pewnym momencie po prostu zdecydowałam się, że pójdę na psychoterapię. To była spontaniczna decyzja. Wtedy może nie do końca taka przemyślana, może nie do końca taka z głębi serca, ale słyszałam o tym gdzieś tam stwierdziłam, że może akurat spróbuję. I myślę, że tak naprawdę psychoterapii zawdzięczam na tamten moment bardzo dużo. Dlatego, że um, osoba, z którą miałam możliwość rozmawiać, a właściwie której miałam możliwość się tak wygadać, bo o ile ja mam bardzo bliskie relacje z, z rodziną i um, oni bardzo mocno znają moje życie i tak um, nie mam problemu z tym, żeby o tym mówić, to jednak obca osoba, taka postronna, to jest zupełnie coś innego. Um, I kiedy otworzyłam się na tyle, by nie tyle przed tą osobą, a tak naprawdę przed samą sobą, Wyrzucić z siebie to wszystko, co mnie gdzieś tam wewnętrznie wewnętrz bolało, zacząć to sobie układać tak troszkę w głowie, tak jakby wkładać te myśli do takich szufladek i, i, i zacząć sobie to porządkować po prostu, to wtedy zrozumiałam, że, że, że jestem naprawdę pogubiona, że, że, że tak naprawdę nie jestem w punkcie życia, w którym chciałabym być, że moi bliscy tak naprawdę mieli dużo racji. E, dotarłam też do tego, jakie schematy mnie ukierowały e, właśnie w tej relacji, e, jaką rolę przebierałam, ponieważ to właśnie, jakie role przebieramy w relacji, gra też ogromną rolę. Czy jesteśmy typem e, takiego narcyza, który dominuje, czy jesteśmy typem e, osoby, która m, poddaje się temu narcyzowi, jest taką ofiarą, czy na przykład próbujemy za wszelką cenę zmieniać tego partnera. I w moim przypadku właśnie m, okazało się to e, taka, okazała się to taka... Chęć usilnego ratowania. Ja miałam taką, taką mm, troszeczkę, taki schemat matki Polki. Chciałam za wszelką cenę uratować tę drugą stronę. Chciałam mm, jej pomóc. Tylko problem w tym, że ta druga strona wcale tego nie chciała. I to jest właśnie ten taki największy problem, który uważam, że yy, wiele młodych osób popełnia: że chce zrobić coś, czego tak naprawdę nigdy nie będzie w stanie. I to trzeba w pewnym momencie swojego życia zrozumieć, że. Nie zawsze jesteśmy w stanie, właściwie nigdy nie jesteśmy w stanie wniknąć w głąb umysłu drugiego człowieka i, i wpłynąć na jego myślenie, bo gdzieś tam i z doświadczenia własnego, i z doświadczenia moich koleżanek, czy kolegów, bo to nie, nie zawsze działa tak jednostronnie, że, że musi być to sytuacja dziewczyna w stosunku do chłopaka. Może działać to tak naprawdę w każdą stronę, również w jakichś przyjaźniach, ale będę odnosić to do siebie. To, że miałam jakieś oczekiwania, takie często podstawowe, zupełnie normalne, naturalne oczekiwania nie oznaczało, że ta druga strona te standardy, z tymi standardami się utożsamiała. I moimi, moimi, moją miłością, moją chęcią takiego zaopiekowania, czy takim poczuciem, że jeśli dam z siebie wszystko, to ta osoba się zmieni i może zacznie podobnie patrzeć na rzeczywistość lub traktować mnie w jakiś określony sposób, w którym chciała. To, to, że to, że to się stanie. Nic bardziej mylnego i, i nie bez przyczyny też ta relacja się zakończyła. I to jest właśnie ważne, żeby uświadomić sobie, że y, swoimi nadziejami <ś Chrystów> nie, nie zbudujemy relacji, że wchodząc w, w dojrzały, zdrowy związek warto mieć z tyłu głowy taki fakt, że akceptujemy i, i godzimy się z tym, jaka y, 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 ta osoba jest tu i teraz. Czyli nie, nie wchodzimy w związek z, z taką świadomością, że Dobrze, on ma tutaj to do naprawy, to do naprawy, tu mi się nie podoba, to jeszcze bym dokręciła i może się uda. Nie, 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 nie. to jest zdecydowanie bardzo szkodliwe. E, przekonałam się na własnej skórze i e, właśnie najpiękniejszym co może być, to jest wejście w związek z taką świadomością i taką dojrzałością emocjonalną, że akceptuję tą drugą stronę, budujemy razem tę relację i, i przede wszystkim. Mm, Oboje, boje mamy podobne te takie punkty styku, że tak powiem, że dążymy do tego samego i oczekujemy podobnych rzeczy. Więc to wydaje mi się, to wydaje mi się takim clue. Także tak jeszcze odnosząc się do Twojego takiego pytania, co było takim momentem kulminacyjnym, to właśnie ta terapia, na której zrozumiałam, co tak naprawdę się działo w mojej głowie tak podświadomie, bo ta podświadomość tutaj ma niebagatelne znaczenie i nie, powie, nie nie uważam, by to było coś odkrywczego i pewnie teraz coraz więcej osób o tym wie i ma tego świadomość, ale właśnie um, takie schematy i, i pewne przyzwyczajenia z, z czasów dzieciństwa mają ogromne, ogromne tutaj znaczenie i zrozumienie tego, co wynika, z czego jest tutaj takim kluczem. Jestem w ogóle zachwycona, jak niesamowicie świadome i takie w ogóle dojrzałe podejście masz do całej tej kwestii, do, do problemu, który był, który rozwiązałaś, i jak w ogóle z taką pasją teraz o tym opowiadasz. No, cudownie się tego, się tego słucha. Ja tak czy z doświadczenia, myślę, że może nawet trochę z doświadczenia się zgodzę, że faktycznie zapewne częściej dziewczyny, aczkolwiek mężczyźni również, zdarza się, że. My trochę my lubimy traktować ludzi jak projekty, jak misje, tak. że trzeba gdzieś tam podreperować, udoskonalić, naprawić i w ogóle cały ten projekt najlepiej zrealizować na najwyższym poziomie, a no niestety z ludźmi tak zazwyczaj łatwo nie jest, jak gdzieś na studiach czy w szkole, że nie mamy do zrealizowania jakieś zadanie i wystarczy odhaczyć parę punktów, i będzie wszystko, wszystko super i każdy będzie zadowolony, bo e, tak jak też już wspomniałaś, i myślę, że można się po Twojej tutaj wypowiedzi domyśleć, że to jest ciągły jakiś proces, e, nad którym trzeba świadomie jakiego mogłabym tutaj użyć słowa, nad którym trzeba świadomie pracować, myślę. Mhm, tak. Powiedziałaś o tej psychoterapii, i ja w ogóle się bardzo cieszę, że teraz coraz bardziej jest większa taka świadomość, że jeśli chcemy się komuś wygadać, jeśli e, czujemy, że coś jest nie tak, że faktycznie to jest to jest dobry krok, powiedz mi, jeśli ja słucham teraz tego podcastu i czuję, że jestem w podobnej sytuacji, co byś zrobiła na moim miejscu? W sensie, jak pokierowałabyś trochę młodszą sobą? poszłaś na psychoterapię, ale na przykład było coś wcześniej, co, z czego zdałaś sobie sprawę i co tak gdzieś w tobie zasiało, um, wiesz, taką myśl, że okej, okay, chyba trzeba nad tym popracować, ja muszę coś zrobić, że może faktycznie moja rodzina, moja siostra, moi znajomi, oni faktycznie może mogą mieć trochę racji, że ja się mm -hmm. pogubiłam, że się zmieniłam. Co byś powiedziała młodszej sobie? Przede wszystkim, żebym bardziej patrzyła tak w głąb siebie, żebym Więcej czasu poświęcała w ogóle na, na takie spędzanie czasu sam, samej ze sobą, bo w pewnym momencie życia, właśnie w tym najbardziej kryzysowym, takim przed terapią jeszcze, zaczęłam zauważyć takie różne symptomy, takie sygnały, że coś się dzieje nie tak, że ja się stałam zależna, taka powiedziałabym nawet uzależniona, że straciłam znajomych, straciłam relacje, straciłam mm, takie chęci do życia i że. Moje całe życie, moje myśli y, toczą się tylko i wyłącznie wokół budowania tego, tej relacji, ratowania jej. I właśnie y, ważne jest, aby poświęcić ten taki czas i y, 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 aby zwrócić uwagę na po prostu siebie, bo tak naprawdę co by nie mówić, to tylko ze sobą to życie będziemy w stanie spędzić w 100% całkowicie. Więc tak ważne jest, żeby dostrzec siebie w, tej taki, w tym takim pędzie, w, w, w tym takim momencie, kiedy, kiedy chcemy całym sobą gdzieś tam uratować tę relację z drugą osobą, a gdzie w tym wszystkim jesteśmy my. I, i właśnie to, jest, to był taki moment, w którym ja sobie uświadomiłam, gdzie w tym wszystkim jestem ja. Utkwiłam w jakimś martwym punkcie. W, taki, w takiej chwili, gdzie, gdzie nie wiedziałam, kim tak naprawdę jestem, co ja tak naprawdę ze sobą robię, i zadałam sobie takie bardzo ważne pytanie. I myślę, że e, mogę też słuchaczom to pytanie e, tak, tak na swój sposób zadać takie retoryczne. Oczywiście każdy może sobie odpowiedzieć na nie e, samodzielnie. Czy ja wi widzę tak naprawdę przyszłość tą drugą osobą? Bo to, co jest teraz, owszem. Może, może gdzieś tam się da jeszcze coś zrobić, może mm, jest kłótnia, ale kłótnia zaraz przejdzie. Ale czy ja widzę z tą osobą przyszłość za 5-10 lat? I myślę, że większość właśnie osób w, toks w toksycznym związku będzie miała taką bitwę w głowie, że z jednej strony tak, bo kocham tą drugą osobę, ale z, drugi z drugiej strony, czy, czy ja chcę poświęcić swoje życie i, i spędzić te kolejne lata w takim ciągłym napięciu? Tak naprawdę to napięcie, które towarzyszyło mi jeszcze przed laty, właśnie w, budując tą taką niezbyt zdrową relację, em, towarzyszy mi do dzisiaj. I to się odbija w bardzo przeróżnych aspektach. Ym, około ym, no, rok temu, plus minus, zaczęłam odczuwać takie symptomy, y, powiązane oczywiście z mediami społecznościowymi, natomiast to były takie symptomy już depresyjne. Natomiast uświadomiłam sobie, że to jest po raz kolejny gdzieś tam jakieś takie tło tego wszystkiego, co się działo wcześniej, więc nasze ciało, nasz umysł. Bardzo dużo zapamiętuje, bardzo y, dużo przyswaja, i czasami po prostu to, to wraca ze zdwojoną siłą gdzieś tam się kumuluje, więc tak ważne jest, żeby to na bieżąco przepracowywać, więc im szybciej podejmiemy taki krok, żeby zrobić coś w kierunku takiego lepszego życia i, i poradzenia sobie z tą taką trudnością, która jest dzisiaj, tym tak naprawdę lepiej dla nas y, w perspektywie lat. Bo tak naprawdę mamy przed sobą całe życie. W większości to tutaj mamy młodych odbiorców, i to jest bardzo ważne, żeby, żeby się przebudzić po prostu. I tak uświadomić sobie, że ja jestem, że, że w tym wszystkim jestem jeszcze ja. I to moje też wewnętrzne dziecko, które muszę zadbać, wypielęgnować. Um, uważam, że też psychologia jest niesamowicie takim pomijanym tematem. Ju, już coraz bardziej. Bardziej um, gdzieś tam uważanym, natomiast wciąż jeszcze zbyt mało mm, promowanym, szczególnie w tych latach dziecięcych, dlatego że uważam, że tak naprawdę e, taka rzetelna psychologia powinna być już e, w szkołach od, od podstawówki. Dzieci powinny być e, uświadamiane, że nie zaczęło się od nich, że te wszystkie problemy, które one teraz mają, e, jako, jako maluszki już tak naprawdę, to są e, to są. Problemy pokoleń wstecz, że to są traumy przekazywane z pokolenia na pokolenie. I teraz pytanie, kto podejmie się i które pokolenie podejmie się i powie temu stop, po prostu? Które, które pokolenie zdecyduje się, żeby zmienić ten bieg zdarzeń i zatrzymać to błędne koło tych, tych wszystkich problemów pokoleniowych i tych takich traum, które gdzieś tam towarzyszą? Większości z nas tak naprawdę, bo można mówić, że ja uważam, że mam cudowną rodzinę, wspaniałą, ale co by nie mówić nikt idealny nie jest i każdy gdzieś tam te, te problemy ma. Często to wynika z braku świadomości, czy po prostu z faktu, że żaden rodzic, żaden dziadek, czy tam pradziadek idealny nie był. I już od najmłodszych lat właśnie ta świadomość powinna być pogłębiana. Tylko problem jest jeden i bardzo istotny, że tak naprawdę do tego potrzebna jest chęć. Potrzebna jest chęć taka i odgórna, i wśród też tych właśnie pokoleń naszych rodziców, naszych dziadków, a tej chęci zazwyczaj nie ma niestety. I to jest duży problem, dlatego że. Co z tego, że, że dziecko w wieku 7 lat y, zrozumie, albo na przykład y, dziecko w wieku 15, no może to będzie bardziej świadome, dlatego że 7-latek jeszcze nie jest na tyle ukształtowany, żeby pewne rzeczy mechanizmy rozumieć, ale 15-latek podejmie tę rękawicę i zacznie sobie uświadamiać, co jest problemem. Co z tego, jeśli rodzic tego nie rozumie, prawda? Dziecko jest jeszcze w, w jakimś stopniu zależne od tego rodzica. E, także sfera edukacyjna tutaj gra ogromną rolę. Co więcej, uważam, że już nawet od tych najmłodszych lat te problemy mają, są, są duże, dlatego że no, słyszy się o jakichś takich małych dzieciach, że na przykład o on jest niegrzeczny, o ona jest niegrzeczna, albo na przykład wśród nastolatków, a propos właśnie związków, że załóżmy. Dziewczynka patrzy materialistycznie na związki z chłopcami i na przykład jest taką, bardzo kolokwialnie mówiąc, blacharu, prawda? Od najmłodszych lat. Albo na przykład chłopiec ciągnie dziewczynki za warkocze, a, albo rzuca jakieś seksistowskie komentarze, prawda? No i Kogo się obarcza winą, prawda? Obarcza się winą? Dziecko. Ale tak naprawdę to nawet nie chodzi o obarczanie winą, bo, bo tutaj nie chodzi, totalnie nie chodzi o to, żeby kogokolwiek, nad kimkolwiek stać z batem i po prostu mówić, to jest twoja wina i to, to, to od ciebie się wszystko zaczęło. Nie. Dziecko czerpie wzorce od rodziców. I, i rodzice to. To jest, rodzic to jest tak odpowiedzialna rola, to jest tak cholernie odpowiedzialna rola i yy, tak mało się o tym mówi, yy, dlatego też uważam, że każdy decydując się na dziecko powinien gdzieś tam czy przejść terapię, czy, czy przepracować sobie swoje problemy, czy po prostu rozwinąć się tak. Duchowo, emocjonalnie, żeby temu dziecku po prostu nie zrobić krzywdy, bo tu nie chodzi o to, że, żeby nie wiem, rzucić dziecko do, nie wiem, do łóżeczka i olać się, chociaż to też oczywiście jest złe, ale e, rodzice nie zdają sobie sprawy, że takimi małymi słowami, małymi czynami, a przede wszystkim swoimi zachowaniami m, niszczą swoje dzieci, ponieważ dzieci czerpią najwięcej ze wzorca. I to jest tak jak z jazdą na rowerze, jeśli dziecko nie widzi, że rodzic jeździ na rowerze, albo rodzic mu tego nie pokaże, no to dziecko też na tym rowerze umieć nie będzie przez długi czas. Więc rodzic jest takim pierwszym wzorcem. I, no i tutaj właśnie pojawia się problem, że nie każdy ten rodzic jest doj dojrzały emocjonalnie, bo spotyka się bardzo wielu dorosłych lu ludzi, którzy są takimi Piotrusiami panami, prawda? Że nie dojrzali jeszcze do, do, do tego, żeby sami sobie w tym życiu poradzić, a mają już kolejne pokolenie... Y pod, swoją, pod swoimi skrzydłami. To jest, to jest to. Najłatwiej uczymy się właśnie poprzez obserwację, i tak też właśnie robią. Najmłodsze dzieci, ale nawet ja teraz w swoim wieku, i myślę, że ty też przez obserwację się najłatwiej Dokładnie. nauczyć. I bardzo często też nieświadomie, co właśnie robią dzieci, i później niestety te złe nawyki gdzieś nabywają. Powiem ci, że ja jak sobie jeszcze nie wyobrażam siebie jako, jako matki, tutaj polki, rodzicielki. Mm -hmm. Tak, <laughs> uważam, że rodzicielstwo jest niesamowicie taką w ogóle jakąś inspirującą i intrygującą dla mnie. Kwestią, z procesem, tak naprawdę, I, i właśnie to dziecko, które gdzieś tam od małego to my właśnie przede wszystkim kształtujemy. Fascynująca sprawa, fascynująca sprawa. A wiem, że Ty chyba jesteś tak właśnie bardzo rodzinna, tak. i, i myślę, że pewnie chciałabyś mieć rodzinę gdzieś tam w jakiejś niedalekiej, dalekiej tak, przyszłości. A powiedz mi, bo jeszcze wspomniałaś podczas tutaj swojego wywodu ostatniego, <grym> że. Każdy z nas ma to swoje jakieś takie wewnętrzne dziecko. Jak ty o nie dbasz na co dzień? To jest y, często taka kwestia małych, małych różnych y, takich dbałostek, załóżmy, prawda? Y, bo to jest właśnie y, takie uwzględnianie swoich uczuć, akceptowanie ich. Bo często jest tak, że, że dzieci gdzieś tam nie są do końca wysłuchiwane, może nie do końca ich zda, zdanie jest brane pod uwagę, są trochę bagatelizowane. Więc w dorosłym życiu to się odbija tym, że często my swoje uczucia również bagatelizujemy, że traktujemy je tak pobieżnie, że gdzieś tam one się pojawiają, my się nimi zadręczamy, katujemy, gdzieś tam nie możemy się przecież złościć. Dziewczynki nie płaczą, chłopcy nie płaczą, e, przecież nie mazgaj się, bo to jest. To nie wypada. Albo nie złość się, bo dziewczynka nie powinna się denerwować. Albo, to mówię, to są takie schematy gdzieś tam e, tołkowane, e, tak naprawdę i dzisiaj, e, że, że gdzieś tam dzieci i ryby głosu nie mają, prawda? E, no i tu jest właśnie e, ten problem, że w dorosłości również mamy takie tendencje, że kiedy pojawia się jakaś emocja, jakieś uczucie... Mm, to, to my mamy takie, takie wrażenie, że to jest nieistotne, to jest nieważne, nie ma sensu się tym przejmować. No i to, te, te uczucia się w nas kumulują, to wszystko w nas siedzi i potem wybuchamy. Bardzo często tak jest. Dlatego ja nauczyłam się już tak troszeczkę bardziej wsłuchiwać swoje emocje i tak na bieżąco gdzieś tam radzić sobie z, z tym, co się ze mną w danej chwili dzieje. Oczywiście to nie jest takie proste, jak się wydaje, takie podręcznikowe, że otworzymy książkę, przeczytamy o tym, że kiedy się złościsz, to pomyśl o tym i przeanalizuj sobie to. to nie jest zazwyczaj takie proste, żeby, żeby po prostu odciąć się nagle od tych myśli i udawać, że ich nie ma. Albo żeby po prostu sobie je nagle zacząć um, o nich kontemplować i zastanawiać się, dlaczego ja teraz jestem zła. No nie, to tak nie wygląda. Czasami to wymaga wiele pracy i to jest taki złożony proces, i często kiedy jestem zła, to po prostu w pierwszej chwili pozwalam sobie przeżyć te emocje. Oczywiście nie krzywdząc innych. Ale jednak przeżyć, czyli nie wiem, pokrzyczeć sobie sama do siebie, czy popłakać, bo to nie jest nic złego. I właśnie ten płacz to jest też to, co, co uważam za takie pielęgnowanie wewnętrznego dziecka, bo dzieci z natury płaczą, po prostu to jest dla nich coś normalnego. I dorosły często sobie na ten płacz nie pozwala, a to jest coś wyzwalającego. Łzy, łzy są naturalne, są, są metodą radzenia sobie z tymi emo emocjami, które się w nas kumulują, poprzez taki cielesny, fizyczny sposób. Więc, więc myślę, że przede wszystkim pozwalam sobie czuć różne, różną gamę, tak bez, bez ograniczeń, i uważam, że to jest bardzo ważne. Oprócz tego, oczywiście w takie prowizoryczne sposoby, no bo tak naprawdę, chociażby spędzając czas tak jak, tak, jak lubiliśmy jako dzieci, na przykład, prawda? To jest też ważne, żeby gdzieś tam pozwalać sobie być tym takim jeszcze dzieckiem. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, że dzieci, które za, za czasów. Mm, tych takich pierwszych kilkunastu lat nie zaznały wystarczającej ilości takiej zabawy, to znaczy były w jakiś sposób ograniczane, czy na przykład bardzo szybko musiały dorosnąć, czyli rodzice. Postawili ich w roli opiekuna. Często rodzice sami nie byli dojrzali emocjonalnie, więc dziecko musiało się nimi w jakiś sposób zajmować, opiekować, albo na przy... to, jest w... to jest też rodzaj patologii takiej, albo po prostu świadczy o tym, że rodzina była na swój sposób dysfunkcyjna, dlatego że jeśli dziecko miało sprawować pieczę nad rodzicem, albo na przykład nad rodzeństwem, to oznaczało, że, że coś tutaj nie gra i ta hierarchia nie do końca jest zdrowa, dlatego że dziecko musi przeżyć to dzieciństwo po prostu i być dzieckiem, bo tak rozwija się. Um... Mózg, mózg młodego człowieka, że on pewne etapy musi przejść. Jeśli te etapy nie zostały przez niego tak odhaczone, tak bym to nazwała, to one się jeszcze odezwą. I to jest bardzo często tak, sama mam przykłady w swoim życiu codziennym, gdzieś tam wśród bliższych czy dalszych znajomych. Że, że takie osoby, które właśnie w młodym wieku musiały szybko dojrzeć, co jest często takie pozytywne, prawda? No bo jak jest małe dziecko, ono się tak zachowuje bardzo poważnie, to e, sąsiadka mówi, że jejku, jaki on jest poważny, jaki on jest dojrzały, on tak szybko dorósł i uznaje się to za zaletę. A nie zawsze tak jest, bo nie wiemy, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. I często to jest wynik takiej jakiejś musztry, czy, czy jakiegoś takiego wymuszania na dziecku zachowań, które nie należą do dzieci po prostu. Mm, I. A właśnie to później w takim dorosłym życiu odbija się takimi zachowaniami, właśnie skrajnie ryzykownymi, e, takimi dziecięcymi, takimi nierozważnymi często, e, skrajnym imprezowaniem, takim do upadku, e, czy próbowaniem jakichś e, używek przeróżnego rodzaju. Po prostu organizm gdzieś tam pamięta, że nie przeżył tego, co powinien przeżyć, co, co jest naturalnym etapem. Nawet małe pieski czy kotki, jak są, po prostu w tym okresie dzieciństwa, to, to robią różne takie dziwne rzeczy. Czasami się na siebie rzucają, poznają siebie, gryzą się gdzieś tam. Także to okazuje się czymś instynktownym po prostu, że nie tylko ludzie to robią, ale też małe kaczuszki, nie wiem, chodzą za mamą, albo nie wiem, y, taplają się w wodzie, poznają te różne takie bodźce czy czynniki, a jeśli nie zostały one zaspokojone w dzieciństwie, no to one muszą gdzieś tam wybrzmieć później. I wybrzmiewają tylko, że niestety, ale później kończą się czasami tragedią, bo no myślę, że jest masa przypadków, gdzie y, jakichś przedawkowań, y, jakichś takich y, skrajnie, skrajnie niebezpiecznych y, sytuacji, czy po prostu 40-kilkuletków, którzy wciąż z perspektywy tak, takiego dojrzałego człowieka gdzieś tam wydają się jeszcze dziećmi. I to jest właśnie to, że mm, to, to kolejny taki aspekt. A propos też związku, że często nie mamy świadomości, że wiążemy się z osobą, która jeszcze gdzieś tam ma nieprzepracowany temat y, takiego, takiego okresu dzieciństwa. Także to też, to też ma znaczenie. Przez wzgląd na to, że masz siostrę, zastanawia mnie, czy widzisz na przykład jakieś podobieństwa pomiędzy relacją z Melą, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy, a tym na przykład właśnie, jak, jak postrzegasz związki romantyczne, czy są jakieś takie, nie wiem, schematy albo zachowania, które są identyczne w obydwu tych relacjach, bo ja nie mam młodszej <sum> siostry. Ani też aktualnie nie jestem w związku, więc nie mam porównania. <noise> więc jestem ciekawa, czy, czy ty, jako osoba, która widać, że jest mocno zafascynowana psychologią i tym, jak działa człowiek, czy widzisz jakieś podobieństwa w tych relacjach, i czy są może właśnie jakieś takie elementy, które uważasz, że dobrze jest stosować w zarówno byciu siostrą, dobrą siostrą, jak i po prostu dobrą partnerką? To jest bardzo ciekawy, ciekawy temat, dlatego, że mm, moja siostra jest w takim okresie, gdzie wchodzi w, w to takie nastoletnie życie, no, właściwie nie nastoletnie, a już dorosłe, no bo w następnym roku skończył już 18 lat, więc. To A ja już... pamiętam ją taką małą, jak zaczynała na YouTubie nagrywać. O Dokładnie. To ja sama nie mogę w to uwierzyć, tak do końca. Naprawdę, ona no zawsze będzie mała, zawsze będzie tą małą umelą. Ale co dla mnie jest bardzo fascynujące i takie ciekawe, to fakt, jak wiele ona chłonie ode mnie. Tak jakby z, przetarłam pewnego rodzaju ścieżki i. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja stosunkowo, no może nie wcześniej, ale gdzieś tam w okresie 16 roku życia już zaczęłam gdzieś tam się interesować się tematem związków, już w jakieś tam pierwsze relacje wchodziłam. One nie były do końca takie dojrzałe czy poważne, ale wiadomo, gdzieś tam poczułam taki przypływ, że chciałabym mieć chłopaka, i tam będę w gimnazjum. Trwał nie wiem, miesiąc ten związek, ale był, prawda? Był. <grym> no teraz patrzę na to z, z takim przymrużeniem oka. Ale wiadomo, że to, nas, to po prostu nas jakoś tam kreuje. I to, co dla mnie jest niesamowicie ciekawe, no to z reguły uczymy się na doświadczeniu, czyli na własnym, na własnej takiej lekcji, na, na próbowaniu, prawda? A Mela jest takim dla mnie tutaj odstępstwem od reguły, dlatego że ona bardzo wiele przyswoiła tak po prostu z rozmów ze mną, z obserwacji. I, i ona nie była jeszcze, ani nie jest w, w jakiejś takiej relacji romantycznej. Typowej damsko-męskiej. Ma znajomych, ma kolegów, gdzieś tam widać, że to zainteresowanie płcią przeciwną u niej się wzbudziło na przestrzeni lat. Natomiast jest ona na tyle taka dojrzała, powiedziałabym, taka. Mm, Świadoma. Świadoma, o, właśnie, to jest może lepsze słowo, dlatego że ta dojrzałość to jest właśnie mhm. to, gdzie. To, ci powiedziałeś, że to nie zawsze tak, to, jest jakaś taka tak, dobra. Cecha. Tak, 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 Właśnie to, to jest ciekawe, że nawet ja, wiedząc to, gdzieś tam mówię o tym, prawda? Że utarło się. To, już utarło tak. się, tak? Świadomość, może to, to by było lepsze słowo. Może to jest kwestia takiego, takich obaw, bo ona z racji tego, że od małego działa gdzieś tam jest odpowiedzialna, taka, jeśli chodzi o, o tą swoją pasję. Ten internet odegrał dużą rolę w jej życiu, i stety, niestety właśnie spowodowało to, że ona już teraz na tym etapie gdzieś tam. Widzi przyszłość, to znaczy zdaje sobie sprawę z tego, że to, co zrobi teraz, wpłynie na jej jutro, że gdzieś tam buduje swoje, swoje takie w cudzysłowie imperium, prawda? Że, że to, 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 co ona zrobi teraz, pomoże jej na pewno w przyszłości. To jest właśnie to. I wydaje mi się, że to się też odnosi do związków, dlatego że ona chciałaby być osobą, która będzie podzielać jej takie postrzeganie, że, ona, że ta osoba również będzie miała swoją pasję, że będzie gdzieś tam chciała się rozwijać, że nie będzie jej podcinać skrzydeł. Że będzie miała podobne podejście, bo, co by nie mówić, Mela ma bardzo podobnie, ukształtow podobnie ukształtowane, jeśli chodzi o tą taką psychologię, jak ja, bo dużo dyskutujemy razem, więc ona po prostu wie, z czym to się je. Tak, tak bym to w, w dużym skrócie ujęła. I rozumie wiele rzeczy. Często nawet gdzieś tam, jak ja się zatracę w jakichś swoich emocjach, to ona potrafi tak podejść do tego trochę chłodniej i powiedzieć, na przykład, co jej zdaniem się wydarzyło na przykład, albo na co powinnam zwrócić uwagę, prawda? To jest dla mnie też ciekawe i to wpływa pozytywnie na naszą relację, że gdzieś tam ta psychologia, ten rozwój osobisty nas poniekąd połączył jeszcze mocniej. Dzięki temu też na przykład z rodzicami poruszamy więcej takich tematów, bo mamy jako czwórka po prostu więcej e, takich wspólnych jakichś mianow mianowników, bo jeśli, wiadomo, że rodzice nie, nie są ani wykształceni pod tym kątem psychologicznym, więc sami też muszą gdzieś tam się w tym temacie dowiadywać, dokształcać, więc my w jakimś stopniu możemy ich też no, edukować, to może za duże słowo, ale po prostu rozmawiać o tym, słuchać ich perspektywy, zastanawiać co jest czym podyktowane, prawda? E, więc e, jeśli chodzi o, o relacje z Melą, to tutaj ta psychologia też jest obecna e, i to jest właśnie to, że wydaje mi się, że ona chciałaby, e, aby, aby ten partner był właśnie Taką odpowiedzialną osobą, taką już, yy, która wniesie w jej życie coś pozytywnego, ponieważ ona widziała całe to moje cierpienie w tej poprzedniej relacji mojej. E, pamiętam taki moment, kiedy poinformowałam znowu moją rodzinę e, o, o, o takim, że tak powiem, powrocie do, do tej relacji, po rozstaniu, to ona wpadła w, w rozpacz. Ona wpadła w rozpacz. To było coś dla mnie naprawdę niebywałego. Ja nigdy nie przeżyłam takiej sytuacji, żeby, żeby ktoś tak emocjonalnie i tak bardzo tak tak przeżył nie, co, swój związek. nie swój związek, prawda? Bo to nawet nie było tak, że ja się rozstałam, prawda, że ona się popłakała, bo ja się rozstała. Ona się popłakała, bo ja na nowo w to wdepnęłam. to była, to była taka rozpacz, że Pamiętam, jechałam wtedy samochodem, i, i z tatą, i właśnie z siostrą, i ona po prostu wpadła w rozpacz. Później była taka między nami taka dziwna atmosfera, bo, bo ona. W jakimś stopniu czuła jakiś zawód, że to znaczy to nie był mój problem, prawda? To nie jest moja sprawa, co ktoś tam myśli o, o, o mojej relacji. Oczywiście w tamtym momencie miała rację, aczkolwiek nie wzięłam tego tak do siebie. Powiedziałam sobie, że to jest moje szczęście, moje życie i nikomu nic do tego, wiadomo. Ale tak pamiętam to i to też było dla mnie taką chwilą naprawdę szokującą. taką, że, A ona miała wtedy, może, ile, 15 lat? I już wtedy jakby widziała, że, że to mnie niszczy. Ona po prostu to, to widziała. Jaką rolę uważasz miałaś ty, a jaką rodzicę w dorastaniu Meli? Myślę, że rodzice przede wszystkim przekazali nam do pewnego takiego momentu, gdzie wspólnie byłyśmy jeszcze takimi dziećmi, takie ugruntowane wartości gdzieś tam, bo otrzymałyśmy masę miłości przede wszystkim. To jest to, co najpiękniejsze uważam, bo mimo jakichś tam potknięć, mimo jakichś tam rzeczy, które uważam za takie mankamenty, to rodzice przede wszystkim dali nam niesamowicą akceptację taką nas. Nie było między nami jakiejś takiej rywalizacji niezdrowej. Zawsze byłyśmy traktowane w podobny sposób, i dzięki temu też między nami nie ma takiego, takiej niezdrowej zazdrości, jakiejś rywalizacji, między innymi też właśnie w zakresie tym internetowym, bo to też myślę ma, ma znaczenie, bo czasami w, wśród rodzeństwa od małego się toruje takie poczucie, że to jest mój taki m, troszkę wróg, taki mój. M, Powiedziałabym no, konkurent. Konkurent, o właśnie, to jest to słowo. A tutaj między nami po prostu zawsze było tak, takie braterstwo, taka, taka siostrzana Siostrzeństwo, Siostrzeństwo <laughs> właśnie. E, więc rodzice na pewno. Tam miłość taka w czystej postaci, tak, tak bym to ujęła, bo miłość ma wiele, wiele takich. Twarzy tak naprawdę i to jest spędzanie czasu. Obecność, obecność w dzieciństwie jest tak ważna, tak, tak istotna, bo mm, często dzieci wychowywane gdzieś tam z nianiami, z babciami owszem, te osoby mogły ich kochać, ale to jednak nie byli rodzice i to jest te, też to, że ro, obecność rodzica. Często, często jest tak bardzo ważna, bo jednak dla dziecka od małego to jest taka pierwsza osoba, taki mm -hmm. pierwszy wzór, i kiedy go nie ma, to, to gdzieś tam jest takie poczucie, że co ja zrobiłem nie tak często, że dlaczego do tego rodzica nie ma. Dzieci się obwiniają za to, że, że, że gdzieś tam, czy rodzic jest nieobecny, czy, czy może co poszło nie tak, prawda? A to przecież nie ich wina. Więc jestem wdzięczna za to, że po prostu byli, że dawali z siebie. Tyle, ile byli w stanie. I, I dzięki temu też mam wrażenie dorosłyśmy na takie rozważne osoby, takie, takie po prostu zdrowe, zdrowe emocjonalnie. Wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje trudności do przepracowania, bo nie ma tak, że nie, ale uważam, że mimo wszystko zrobili bardzo dobrą robotę w obu przypadkach. A jeśli chodzi o, o taką naszą relację, to na pewno zbliżyła nas pasja. To był ten etap, kiedy już zaczynałyśmy tak trochę wychodzić spod tych skrzydeł i zaczynałyśmy torować swoją ścieżkę, i tą internetową, i tą taką pracę, i tą pasję, i całą tą działalność, która wyszła bardzo spontanicznie i tak, no mówię, nie zakładałyśmy, więc wyszło to tak, no może nie powiem, że jako dzieło przypadku, bo może to przypadkiem nie było, ale po prostu no nie zakładałyśmy, że to aż tak się rozwinie, rozwinie prawda? Więc od momentu, kiedy zaczęłyśmy działać najpierw na jej kanale, potem ja się tak troszeczkę odbiłam i poszłam do, do siebie. To był taki okres, kiedy też... Ja zaczęłam ją uczyć, jak działa świat, jak działają ludzie, jak działa chociażby taka krytyka w internecie, bo dziecko też to, to nie było na jej umysł, na, na, na jej etap takiej dojrzałości, ta, ta, ta cała krytyka, która się wtedy wylewała na nią, jako, że, jako na w cudzysłowie raka internetu, czy dziecko, na którym dorabiają się rodzice i takie różne historie, o tym już tam niejednokrotnie wspominałam, więc ona nie była na to gotowa. Ale ją tak stopniowo wdrażałam w to, że to nie są Twoje problemy. To nie jest Twoja wina, że ktoś wylewa jad w internecie na Ciebie, czy w internecie, czy w, w szkole, na przykład, bo w szkole też się to zdarzało. I e, dzięki temu ona nabrała takiego troszeczkę pancerza, taki, taki pancerz ochronny i zaczęła rozumieć, że te problemy, które, mm, które ci ludzie wyrzucają, manifestują tymi swoimi zachowaniami, to nie są jej problemy i to nie jest tak, że to z nią jest coś nie tak, że, że ona zachowuje się w dany sposób i robi komuś krzywdę, czy, czy zachowuje się w nieodpowiedni sposób. Tylko to oznacza, że ktoś sobie nie radzi z jakimś swoim problemem i rówieśnicy po prostu może mają jakiś problem w domu, odreagowują, ich rodzice w podobny sposób się do siebie odzywają, czy na przykład w jakiś sposób gdzieś nabrały takiego, takiego stosunku do świata, że po prostu krytykują innych, gdzieś tam wyżywają się na innych dzieciach. Więc. Od małego gdzieś tam miała wszczepione to, że jak skonstruowany jest świat i jak różnorodni są ludzie, po prostu jak, jak te problemy ludzi potrafią oddziaływać na nas. No bo to jest ten sam, ten sam problem, co w przypadku związków, no bo te problemy partnera często tak mocno oddziałują na nas, bo to są jakieś nieprzepracowane trudności. Na przykład mężczyzna odzywa się do mnie źle, ponieważ, chociaż tu jest też bardzo ważna kwestia, ponieważ ja tak gadam i gadam o tym, jak to dzieciństwo oddziałuje na dorosłe życie, ale warto się w tym wszystkim też troszeczkę tak zatrzymać i powiedzieć jasno, że nie można w nieskończoność usprawiedliwiać dzieciństwem tych problemów i, i, i swojego zachowania. No bo o ile 15-latek jeszcze ma, ma, prawo i ma prawo tego nie wiedzieć i gdzieś tam nie mieć świadomości, z czego to wynika. To o tyle 25-latek już wypadałoby, żeby nabrał tej takiej świadomości i gdzieś tam zrozumiał, że, że nie tędy droga i że coś jest nie tak, może gdzieś coś poszło nie tak jak powinno. Więc usprawiedliwianie tego na dłuższą metę nie jest zdrowe. To pomaga w uzdrowieniu siebie. Na przykład. Poprzez terapię ja zrozumiałam, że jeśli mój partner traktował mnie w taki lub taki sposób, to to wynikało z jego jakichś tam trudności z dzieciństwa. Okej, okay, to mi pomogło zrozumieć, dlaczego się tak zachowywał i pomogło zaakceptować tę sytuację, ale to nie oznaczało, że on nagle stawał się, nie wiem, takim. Taką ikoną, wokół której e, z, z, aureolka, po prostu dziecko, które zostało skrzywdzone, i już nie, nie czepiajmy się go, nie, nie ma problemu, wszystko mm -hmm. spokojnie, to nie jest Twoja wina, to jest wina e, tego, jak byłeś traktowany. No bo ja w ten sposób właśnie podchodziłam do tego związku, że usprawiedliwiałam, można usprawiedliwić, można powiedzieć, że, że okej, okay, to jest czymś podyktowane, ale ja nie chcę mieć z tym styczności. Jakby ja chcesz się od tego odsunąć, jeśli ty chcesz, to sobie z tym pracuj, jeśli chcesz, to sobie gdzieś tam ratuj tą swoją psychikę, ale ja nie wezmę na siebie odpowiedzialności, dlatego że ja mam swoje życie, swoje problemy i ja muszę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I przepraszam, ale ja nie jestem od uzdrawiania. I. To jest, to jest taka, taka prosta prawda, rzecz. Z jednej strony prosta, a z drugiej strony trudna do gdzieś tam wcielenia w życie, bo jak są e, uczucia, czy takie troszeczkę toksyczne, czy nie, to jednak mimo wszystko uczucia. W tych takich pierwszych fazach zauroczenia często ciężko jest to, to po prostu dostrzec. A czasami zauroczenie trwa e, tydzień, czasami miesiąc, a czasami trwa e, i rok czy dwa. Także e, tutaj nie ma, nie ma reguły. Dam Ci chwilę do namysłu. Jestem mhm. ciekawa. Jaka jest najgorsza i najlepsza rada dotycząca związków, jaką kiedykolwiek usłyszałaś? Hmm, mm, mogę zacząć od najlepszej? Może zacząć od najlepszej. <grym> Dobrze. E, myślę, że najlepsza i taką, którą wcieliłam w życie, e, więc nie dość, że jest w moim mniemaniu tak najlepsza, to jeszcze e, uważam, że faktycznie działa, bo, bo sama przetestowałam. E, najlepsza rada w kontekście związków to jest to, aby wchodzić w nie. Jako pełnowartościowa jednostka. Czyli taka mm, osoba, która jest. No będę szastać tym, dojrzała emocjonalnie, która i to bazuje na samoakceptacji, na samozrozumieniu, na takim patrzeniu w siebie. I wydaje mi się, że nie ma nic lepszego, właśnie niż wejście w związek jako, jako osoba taka już troszeczkę uleczona, zadbana, taka nie, niekoniecznie oczywiście zadbana w kontekście fizycznym też, ale zadbana od wewnątrz, zaopiekowana, wypielęgnowana, taka pełnowartościowa, po prostu z takim poczuciem, że jestem. Wystarczająca, jestem piękna, i nie dam sobie w nie dam sobie. Mm, mówi się w kaszę dmuchać. W kaszę dmuchać, tak? I wejść na głowę po prostu, e, czy, czy w jakiś sposób stłamsić w sobie tych wartości, tego, tego wewnętrznego piękna. E, bo dzięki temu właśnie, nie dość, że często przyciągamy do siebie takie osoby e, o podobnym mindsetie, to znaczy pewne siebie, ja kiedy zbudowałam właśnie pewność siebie i taką. E, takie, taką wewnętrzną wartość, samoakceptację i, i, i taką, taki szacunek, o to jest właśnie ważne, szacunek do siebie, bo w związku z tym ten szacunek ma ogromne znaczenie, żebyśmy pamiętali, gdzie jest nasza granica. I właśnie wtedy, kiedy ja to wszystko sobie zbudowałam po wyjściu z, z tej toksycznej relacji, dałam sobie ten czas, i w moim życiu pojawiła się osoba. Którą ja po prostu dostrzegłam, którą ja zrozumiałam, że ona działa w podobny sposób, jest podobnie do mnie dojrzała i wiem, że ta relacja będzie oparta na takim wzajemnym szacunku, właśnie wzajemnym uważaniu siebie. To jest dla mnie podstawą, takie zauważanie siebie w związku, ponieważ tego często brakuje. Takiego po prostu uważania zdania drugiego człowieka, dochodzenie do takich zdrowych kompromisów. Także no to, ma, to ma wszystko zdecydowanie wpływ. Więc uważam, że w związek najlepiej wchodzić po prostu będąc już taką pełnowartościową jednostką. Znaczy jesteśmy już sami w sobie pełnowartościową jednostką, ale ze świadomością tego, że jesteśmy tą pełnowartościową jednostką. To jest najważniejsze. A jeśli chodzi o najgorszą radę, to... Kurczę, to jest trudne pytanie, bo zapewne niejednokrotnie coś takiego e, usłyszałam. Natomiast wydaje mi się, że takim toksycznym sformułowaniem, oczywiście ono jest w takim pozytywnym wydźwięku, ale jest troszeczkę toksyczne, dlatego że to jest bagatelizowanie człowieka jako, jako istoty. A mam tu na myśli tego kwiatu jest pół światu. Że nie przejmuj się, zerwij z nim, tego kwiatu jest pół światu. Ulubione mm. sformułowanie mojej mamy. Naprawdę. <laughs> Żeby to takie proste było, to by było najlepsze, prawda? Bo to, mm, rodzice często mówią to tak mm, z troski, prawda? No, oczywiście, że tak. Że, że to jest nie przejmuj się, bo i tak tego kwiatu jest pół światu i i tak znajdziesz sobie kogoś lepszego. Owszem, no pewnie tak, na pewno tak, tylko kwestia jest taka, że osoba, która przeżywa jakieś, czy załamanie nerwowe, czy jakieś rozstanie, czy toksyczny związek, czy nie radzi sobie z tymi problemami, kiedy słyszy coś takiego, to mm, maś, ma, ma wrażenie, że, że to nie jest wspierające, że to jest tylko takie, nie przejmuj się, radzisz sobie. sobie. Tak. Czyli to nie jest takie wsłuchiwanie się tak do końca w, w tę drugą stronę, takie uważanie, albo po prostu... Postawienie się troszeczkę w sytuacji tej, tej osoby, tylko takie mm, zami zamiatanie problemu troszkę pod dywan. Oh, mhm. mm, ja tak uważam, przynajmniej, że owszem, jest to prawdziwe, że, że mamy masę osób. Możemy naprawdę y, przebierać w tych ludziach. No, jakby jest tyle, tyle ludzi. 7 miliardów. Ktoś się tam na pewno znajdzie. Dokładnie, prawda? wiadomo. Tylko w sytuacji, gdzie, gdzie wchodzą w grę intensywne emocje, intensywne uczucia, to po prostu nie działa to po prostu nic nie daje, a wręcz przeciwnie, powoduje jeszcze większą frustrację, no bo przecież mm. z jednej strony, ja, ja przecież kocham tą osobę, dlaczego ktoś mówi mi, że tego kwiatu jest pół światu, skoro ja chcę tylko ten jeden, ten jeden kwiat, ten już, który znam i, i który, który jest dla mnie taki ważny. Co z tego, że mnie niszczy i krzywdzi, ale, ale jest mi znajomy, jest mi bliski i ja tak po prostu uważam, mm -hmm. że, że gdzieś tam musimy troszeczkę bardziej... I szerzej patrzeć na, na problemy z większą empatią tak, przede wszystkim. Tak, tak. Bo tego wydaje mi się, że często brakuje. Jest takie, oj, dobra, poradzisz sobie, Tam, Pójdź pobiegać, zrobić ci się o, lepiej. No właśnie. O, właśnie. <laughs> tak. A często właśnie przydałoby się postawić po prostu na miejscu tej osoby i przynajmniej spróbować zrozumieć to, co ona w danym momencie czuje i jakie emocje ją targają. Tak. tak, już powoli, w sumie na zakończenie myślę. <laughs> Powiedz mi, zastanawiam się, bo widzę, że, że faktycznie bardzo w ogóle pielęgnujesz w sobie tę świadomość, i w sumie mam dwa pytania, kurczę, ale dobra, zaczniemy od pierwszego. Śmiało. Bo tak jak powiedziałyśmy, wszelkie tak naprawdę relacje, czy to romantyczne, czy jakieś przyjaźnie, znajomości, to jest ciągły proces. To jest nauka siebie nawzajem, szacunek, wsparcie, i jeszcze tutaj o wielu kwestiach mogłobyśmy powiedzieć, czy jest coś, czego chciałabyś się. Nauczyć w najbliższym czasie, właśnie tutaj, na tej płaszczyźnie takiej relacyjnej? Czy jest coś, co tak wiesz, że jeszcze, że jeszcze na przykład, nie do końca, czy, czy mogę powiedzieć, że to ci się nie udaje w relacjach? Tak, no Myślę, że, że to jest jeszcze moja słaba, że to jest jakaś tak. słaba strona, albo tak naprawdę jest pewnie jeszcze wiele rzeczy, o których potencjalnie nie wiesz, Dokładnie. a których się w przyszłości nauczyć, ale może jesteś paru y, takich elementów świadoma. Powiem szczerze, że dużo można mówić i dużo można wiedzieć, ale czasami ciężko jest po prostu wcielić w życie i ja uważam, że mam bardzo dużą świadomość, ale też mam świadomość swojego takiego nie, tego, że jestem nieperfekcyjna. Że wiem, że nic nie wiem. Że, <śmiech> <śmiech> i, Julia, filozof, <laughs> tak. I, I że wielu rzeczy po prostu, o ile już nawet mam świadomość, to jeszcze ciężko mi wcielić w życie. I właśnie taką moją uważam wadą jeszcze gdzieś tam, mimo tego, że. Odkryłam to, tak wydobyłam na powierzchnię ten problem, to jeszcze gdzieś tam siedzi we mnie taka chęć czasami takiej zmiany drugiego człowieka. Na przykład ja buduję z moim chłopakiem naprawdę fantastyczną relację, taką zdrową, i, i on pokazał mi, że jest to możliwe. Po prostu też tak unaocznił mi, że naprawdę te wszystkie historie o takich zgranych relacjach po prostu z, z damsko-męskich czy po prostu relacji romantycznych, a może tak, to y, jest po prostu prawdą, że, że faktycznie jest można znaleźć, że jest to możliwe. Tak, to jest właśnie najpiękniejsza świadomość, że, że faktycznie ta taka może nie to, że bajkowa, bo to, to też jest takie... Disneyowska. Tak, taka Disneyowska. To też bym z tym nie przesadzała, bo każdy człowiek ma wady i nigdy nie będzie tak, że w stu procentach będziemy perfekcyjni i idealnie zgrani. Wiadomo, są rzeczy, w których jeszcze siebie poznajemy, czy, czy można się poznawać tak naprawdę będąc ze sobą i 5, i dziesięć, i piętnaście lat. To, to jest wieczna nauka siebie. Ale właśnie e, jeśli chodzi o to, co uważam, że jeszcze jest taką moją wadą, to to, że czasami wymuszam takie swoje zdanie na piedestał, że jeśli, że jeśli coś mi nie pasuje, to ja uważam, że musi być ta, że ta, jest tak, jak ja uważam. Ja jest, jestem trochę takim, taką mądralą. Ja się czasami lubię wymądrać. Mam nadzieję, że dzisiaj też to tak nie wybrzmiało, bo ja ogólnie e, nie, nie w takim tonie to mówiłam, ale właśnie w związku czasami lubię być taką troszkę mądralą i, i, i za dużo. Kierować tok rozmowy w swoją stronę, czyli ja mam rację. Ja się przebudzam często, to jest tak, że, że w rozmowie uświadamiam sobie, że Kurczę, faktycznie troszeczkę za bardzo zabrnęłam, że, że nie on też ma swoje, swoje jakieś tam zdanie i ma do tego pełne prawo. I możemy teraz dojść do jakiegoś wspólnego wniosku. I to jest super. Albo po prostu nie dość, tylko rozejść się rozejść, w sensie, nie rozstać, tylko po prostu zakończyć dyskusję mm, z takim poszanowaniem zdania obu stron. E, I to jest fajne, że już umiem to dostrzegać. Natomiast to jest jeszcze temat taki. Do, do przepracowania, że, że gdzieś tam mam ochotę y, zmienić kogoś pod swoje oczekiwania czy, czy marzenia. Y, to jest jeszcze taka, taka powiedzmy widmo poprzedniej tej toksycznej relacji, ale walczę, a może nie tyle walczę, bo nie lubię tego określenia, walczę, bo, bo czasami po prostu trzeba uszanować to co, to, to, co w nas jest nie tak i pracować nad tym, a nie walczyć, że z maczetą dobra, to ja teraz... Pracujesz nad Tak, mhm. dokładnie. Myślę, że jestem trochę podobna, że też czasem się łapię, jak z kimś na przykład rozmawiam czy dyskutuję, że tak chcę przeciągnąć na tak, swoją stronę. Lina, partii. wiesz. Tak, tak, Więc utożsamiam się w 100%. Dobra, słuchaj, bo musimy już powoli kończyć, Jasne. ale jeszcze jedno mam pytanie, bo fascynuje mnie to, że ty się tak fascynujesz psychologią, i zastanawiam mnie, skąd się w ogóle to wzięło i skąd czerpiesz tę wiedzę. Z książek zapewne. Z książek. Głównie z książek. Dzięki temu, że jest coraz więcej też treści internetowych, to gdzieś tam takie rzetelne. Profile też śledzę, lubię słuchać po prostu osób takich inspirujących. Na przykład jedną z takich moich mentorek, jeśli chodzi o, o, o te tematy takie mm, rozwoju osobistego, może nie z takiej psychologii naukowej, ale właśnie takiego rozwoju osobistego, jest Marianka Gierszewska, która właśnie działa głównie mm, tak dla kobiet. Tak powiem. I jej treści bardzo bardzo tak się docierają, docierają do, do mnie. Tak, tak samo jest też na przykład, jeśli chodzi o rodzicielstwo, to e, Psychomama Julia, na przykład, albo e, Jak Wychowywać Dziewczynki, taki profil. Ogólnie zaraz poleciała taka promocja, ale <laughs> ogólnie, jeśli chodzi o internet, też da się znaleźć fajne treści. A co więcej, no to właśnie głównie książki, więc e, a skąd to się wzięło? Tak naprawdę jednego takiego momentu nie mogę przytoczyć, ale wydaje mi się, że właśnie e, okres e, tego. Odejścia od, od tej takiej niszczącej mnie relacji, terapii, ponieważ terapia we mnie wzbudziła taką, jakby to powiedzieć, tak, takie zaintrygowanie tematem umysłu ludzkiego, tego jak jesteśmy zaprogramowani, bo to jest też ważne, że jesteśmy programowani po prostu od dzieciaka, każdy troszeczkę inaczej i, i to jest właśnie fascynujące. To mnie fascynuje, w jaki sposób działa to takie programowanie naszych umysłów. W cudzysłowie oczywiście, i w jaki sposób działa w ogóle nasz, nasz mózg? I to, to wydaje mi się po prostu tak się zrodziło bardzo naturalnie, spontanicznie. Julio, dziękuję Ci bardzo za bycie gościem tutaj dzisiaj w tym odcinku. Przemiła nie wiem do końca, czy rozmowa, ale może to i lepiej, że Ty przejęłaś tę pałeczkę, bo mi tutaj niestety trochę głos nie domaga. Przefantastycznie się Ciebie słuchało i naprawdę stałam się jeszcze większą fanką niż byłam dotychczas, dziękuję. uważam, że masz jakieś zadatki na podcasterkę, serio kurczę, bo dziękuję. też w ogóle masz niesamowitą taką umiejętność takiego lekkiego i swobodnego opowiadania o rzeczach, które po prostu ciebie widać, że bardzo mocno interesują także cecha na wagę złota powiedziałabym bardzo mi miło, dziękujemy wam bardzo ślicznie za wysłuchanie tego odcinka, oczywiście zapraszam was do Julii, żebyście się zapoznali z Julią albo poznali ją w sobie, jeśli już, już ją znacie to, żebyście się teraz zapoznali z nią jeszcze lepiej. Myślę, że po tej rozmowie wszyscy ymm, będą tobą zachwyceni tak samo jak ja. <śm> <ś> 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 Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć.